Witamy serdecznie w naszym sztabie. Sztab mieści się w Szkole Podstawowej imienia Orła Białego w Czerninie. Jak Państwo widzą za moimi plecami, no mamy sporo roboty, wręcz bym nawet powiedział już rwanie głowy. W naszym całym sztabie jest 50 wolontariuszy. W większości są to dzieci, tak? Dzieci naszej szkoły, ale też dzieci, które już ukończyły naszą szkołę. Zbieramy między innymi no, miejscowości Czernin, miejscowości Świelubie, Dębogard, w Dygowie. Też byliśmy na parę godzin w Kołobrzegu, tak? No staramy się, gdzie nie dotrzemy, tak przynajmniej no, próbujemy przynajmniej się pokazać z najlepszej strony, tak? Tak jak widać, no, za moimi plecami dzieje się bardzo dużo. Tutaj możemy Państwu zaoferować najbliższe stanowisko z obiadami domowymi, gdzie są krokiety, pierogi. Mamy też fast food, czyli hamburger, zapiekanka, hot dog. Mamy też i zimne takie, jakby można powiedzieć, przekąski, lody, gofry, desery lodowe, wita, śmietana, rurki. No i chyba największym wzięciem cieszy się wata cukrowa. No i ciasta i ciasteczka, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, mnóstwo przekąsek, łakoci, tak żeby Państwa było tutaj, można było przyciągnąć. Za jakieś niecałe 30 minut zaczynamy licytację gadżetów WOŚ, wszystkich tych fantów. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim, którzy przekazali nam fanty na tą orkiestrę, bo dzięki Wam mamy co licytować. I miejmy nadzieję, że pobijemy ten rekord, jak to było i też w zeszłym roku. Dziękuję. Właśnie przed chwileczką tutaj główny sztabowiec nasz już znosi nasze... Już znosi nasze gadżety do licytacji. Jest ich sporo. Mam nadzieję, że zlicytujemy dużo i za bardzo dużo. Cena wywoławcza 20 zł. To na więcej. Cena wywoławcza 30 zł. 350. Pięknie, 350 po raz pierwszy. Po raz drugi, 350 po raz trzeci, zapraszamy. 300 zł było tutaj od Pani. 300 zł po raz trzeci Pani kupiła to. Jesteśmy po wszystkim. Właśnie skończyliśmy opuszczać Światełko do Nieba, czyli to już było nasze podsumowanie szóstego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym sztabie, przy naszej szkole. No w tej chwili już chciałbym tylko podziękować wszystkim obecnym za to, że nam dopisaliście jak co roku, za to, że tak mocno licytowaliście, za to, że mam nadzieję pobijemy i w tym roku kolejny rekord i poprzeczkę będziemy sobie stawiać coraz wyżej. Także wielkie, naprawdę wielkie serducho dla Was, dla każdego, który był, a nawet jeżeli nie mógł przyjść, a chociaż wrzucił do puszki, tym samym przyłączył się do naszej akcji. Raz jeszcze wielkie dzięki. Pozdrawiam.